Otwieram 46. sesję Rady Gminy Lipie. Witam bardzo serdecznie pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Jana Kosiniaka. Witam pani wójt, pani Bożenia Dziękuję. Witam radnych. Witam pracowników urzędu. Witam wszystkich. Witam mnie. Zostawię komunikę. Dzisiejsza sesja Rady Gminy Lipie realizowana zgodnie z naszymi przez stosownymi prawami terminami. Proszę pana brać udział w praktycznie zbliżających do zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Spotkanie uczestniczyli tylko radni gminy, sądecznie wyznaczyli pracownicy urzędu. Mieszkańców zachęcam do zgłaszania uwag, wniosków, zapytań, elektronicznych lub mailowych. Jednocześnie informuję, że obrady sesji będą transmitowane na żywo za pośrednictwem oficjalnego profilu gminy Lipie. Proszę również, żeby spotkanie nie uczestniczyły osoby, które zaobserwują u siebie objawy takie jak gorączka, kasz i inne charakterystyczne dla przeziębienia grypy czy infekcji paragrypowych. Wszystkich przybyłych proszę o zachowanie środków ostrożności w postaci zajmowania miejsc w odpowiedniej odległości od pozostałych osób obowiązkowego zakrywania ust i nosa podczas obrad oraz dezynfekcji rąk przed wejściem na salę. Przedstawię porządek dzisiejszej sesji. Otwarcie sesji jest stwierdzeniem prawa własności, przyjęcie porządku obrad, wybór sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z 44. i 45. sesji Rady Gminy Lipie, powołanie komisji uchwał, wystąpienie zaproszonych gości, wnioski, uwagi radnych sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie, informacje o pracach wykonywanych w systemie gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym, informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie, informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas 44. sesji i Komisji Wspólnej Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy. Informacja Przewodniczącej Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez Komisję w okresie międzysesyjnym. Informacja wójta Gminy Lipie z pracy od 20 stycznia 2022 do 3 marca 2022 oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w wyżej wymienionym okresie. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu pobłockiego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu pobłockiego. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji Szczecina. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2031. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących Fundusz Sołecki w budżecie gminy na 2023 rok. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lipie, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcje ratownicze, szkolenie lub ćwiczenie. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2022 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielenia dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Lipie ze środków budżetu gminy Lipie. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatkowego mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Podjęcie uchwały w sprawie prawa zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w Lipiu, ulica Sawowa 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych położonych w Lipiu, ulica Sawowa 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Lipiu, ulica Częstochowska. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Lipiu, ulica Czereśniowa. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w Korzymiecha, ulica Częstochowska. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Gnankowie, przeznaczenie na poprawę warunków zagospodarowania i powiększenia nieruchomości przyległej. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Szyszkowie z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania i powiększenie nieruchomości przyległej. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Szyszkowie. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statusie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Libni. Interpelacje i zapytania radnych, wnioski, uwagi radnych sołtysu i zakończenie obrad 46. sesji Rady Gminy Libni. Czy są jeszcze co do tego porządku jakieś inne dodatkowe punkty? Nie ma. To kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Wyszczykowski Zbigniew, za. Gwarys Maria, Kilan Andrzej, Kilan Zbigniew, Klimaszewski Mirosław, Kot Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszlek Jacek, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 radnych obecnych, 13 za. Dziękuję bardzo. W punkcie 3 mamy wybór sekretarza obrad. Jacek Majszlek. Kto jest za tym, aby Jacek Majszlek był w funkcji sekretarza obrad? Wyszykowski Zbigniew, za. Borys Maria, Kilan Andrzej, Kilan Zbigniew, Klimaszewski Mirosław, Kąc Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszak Jacek, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 obecnych, 13 za. W punkcie 4 porządku obrad mam przyjęcie protokołu z 44 i 45 sesji Rady Gminy Libni. Zapoznałem się z protokołami 44 i 45 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Wszystkie informacje są zawarte. Proszę o przyjęcie protokołu bez czytania. Kto jest za przyjęciem protokołu 44 i 45 sesji Rady Gminy Libni bez czytania? Wyszczykowski Zbigniew, za. Borys Maria, Kilian Andrzej, Kilian Zbigniew, Klimaszewski Mirosław, Kąc Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszak Jacek, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 obecnych, 13 za. W piątym punkcie mamy powołanie komisji uchwał. Proszę o podanie się kandydatów. Panie Kuc, Panie Borys i Panie Kołodziej. Kto jest za tym, żeby te osoby wypełnili funkcję, były w komisji uchwały wniosku? Wyszczykowski Zbigniew, za. Borys Maria, Kilan Andrzej, Kilan Zbigniew, Klimaszewski Mirosław, Kąc Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszak Jacek, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 obecnych, 13 za. Punkcie 16. Wystąpienie zaproszonych gości. Bardzo proszę pana przewodniczącego Rady Powiatu zabrać. Pieniędzy, tak jak mówię, na drogi pieniędzy nie ma.
I dlatego chciałbym ten temat tak pokazać, żeby to nie w tym rzecz, że ja go dzisiaj mówię, ale jego, o nim trzeba mówić, bo bez różnicy, jaka będzie władza, jak będą tak traktować, jak jesteśmy traktowani dzisiaj, to nie będzie dróg powiatowych. To mówię z całą odpowiedzialnością, jestem świadom, dlatego że w powiecie takich pieniędzy nie ma. I w gminie również nie ma, to jest pełna świadomość. A jeszcze tak, my na dzisiaj nie wiemy, ile pieniędzy państwo nam da na funkcjonowanie. Bo nie wiem, kiedyś to było zawsze w styczniu czy w grudniu ustalone. Na dzisiaj tego nie wiemy, czy dostaniemy dużo mniej, czy trochę mniej, czy może to samo. Także chciałbym tutaj w tym miejscu powiedzieć, bo ktoś kiedyś mówił, minister Czarny mówił, że o pieniądze trzeba się tylko schylić. To proszę państwa, ja chciałbym powiedzieć, myśmy ze starostą już 4 razy się schylali po te pieniądze, że gardy nam porosną. Ja to już jestem, mówię, starszy, to już to, ale ten starosta jak on będzie funkcjonował? Bo się tyle razy schylamy. 6 razy pisaliśmy na drogę Lipie Parzymieje. 6 razy, to nie to, że to było pisane raz. 6 razy, proszę państwa. I 6 razy jesteśmy zawsze na rezerwie. A czy mieszkańcy gminy Lipie zasługują na to, żeby nie pracują? To są jacyś ludzie, którzy są elementem społecznym? Nie. Pracują sumiennie i to bardzo sumiennie. I odprowadzają podatki. A jesteśmy traktowani tak, jak jesteśmy. Powtarzam, 6 razy. 5 albo 6 razy złożonego. Również, mówię, na powiat złożył na salę gimnastyczną. Przecież do tej sali liczą czy uczniowie. Z naszego powiatu większości na dzień dzisiejszy. Bo nasze szkoły naprawdę mają dobrą renomę i mają dobre wyniki. Budujemy salę gimnastyczną na Zagórzu. I też składaliśmy o wnioski dużą falę, która będzie kosztować około 10 milionów. I też składaliśmy wnioski i nie otrzymaliśmy również nic. I przez 2 lata, bo tak trzeba powiedzieć w razie, bo cykl inwestycyjny hali gimnastycznej trwa 2 lata. To za rok ubiegły i za ten powiat pobudzki dopłaca do szkół 26 milionów. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest kwota. 26 milionów to nie jest 100, 200, 500 czy milion złotych. 26 milionów dokładamy. Dokładamy. No ale chodzi o to, żeby ta młodzież była wykształcona. Nam nie chodzi o to, my na tym nie ubywa, ja tylko daję przykład. Bo młodzież mamy wyposażenia dobrze, salę CNC, którą ze środków unijnych zostaje zakupione maszyny. I my naprawdę na dzień dzisiejszy mamy bardzo, bardzo porządne warsztaty. Mamy praktycznie najlepsze chyba województwie śląskie. I co, to trzeba tak powiedzieć. I zresztą nasze szkoły, a w szczególności zawsze szkoła krzepicka, jest praktycznie na pierwszym miejscu w tym roku, w tamtym roku może było trochę dalej, ale zawsze jest przeważnie na pierwszym miejscu pod względem ilości zdania maty. Kobyt również dołącza do tego, ale mówię, krzepice są na 95-96%. To nie jest efekt, że się wstyknęło i to się wszystko stało. To jest efekt pracy i tych uczniów, i nauczycieli, i wszystkich, którzy o to dbają. A teraz jeszcze przechodząc do tych dróg. No przecież widzimy dzisiaj, że drogi są, czy na naszej gminie, czy na w stanie fatalnym. To trzeba powiedzieć wyraźnie, czy ta droga na Rębielice, czy droga na Skrzepic. To. Ja jeździłem już z kierownikiem, który myśmy tam mniej więcej popisali, gdzie trzeba łaty, bo dziury, no zresztą na dzień dzisiejszy klejenie dziur to też czasami to daje tyle, co nic. Bo dzisiaj się poklei, woda przyjdzie, od schodu jest mróz i to wypada, bo ta masa na zimno nie zdaje egzaminu w tym momencie, bo to też musi być odpowiednia temperatura. I dlatego mówię, jeżeli rząd się nie zastanowi, nie pomyśli o tym, to jak mówię, obudzimy się któregoś pięknego dnia, że nie będzie po czym jechać. I to mówię z całą świadomością. Nie to, że mówię to złośliwie. Ja mówię to praktycznie, bo ja wiem, że nie ma na to pieniędzy. Powiedzcie, to w żadnym. To nie to, że powiat pobudzki jest jakimś wyjątkiem banków. Tym nie jesteśmy. Ani nie jesteśmy aż tak mocno zadłużeni, ani nic w tym rodzaju. Ale to są takie problemy. Mówię, mamy 380 kilometrów dróg. I gdyby nawet dano, to tak jak to mówił kolega Borecki, najmniej co roku powinno być 20 kilometrów asfaltu kładzone, żeby to utrzymać w dobrej infrastrukturze. No tak jak jest 400 kilometrów, to trzeba 20 lat.
żeby to zrobić. I to tak wygląda, a my praktycznie jesteśmy trzeci rok, nie otrzymaliśmy, od tej kadencji, nie otrzymaliśmy nic. W roku ubiegłym dostali tam z Ołowice 3 miliony złotych, to tylko ten jeden. Czyli patrząc na to, jak 20, to myśmy powinni mieć pieniędzy na 60 kilometrów przez te 3 lata. A my? Ale nasz. Jak mówię, wstyd tych mieszkańców Lipia i Parzymie, bo myśmy to mówili, to nikt nie, żadna to nie jest granica. I gmina mówiła, i gmina pieniądze naszykowała w swoim budżecie, i powiat naszykował. No ale bez państwa, no zresztą, czemu mają inni dostawać, a gmina Lipia czy powiat Kowicki? Nie, no jak? Tacy sami jesteśmy mieszkańcami tej Polski, jak wszyscy inni. I nie może tak być, że ktoś tam do kogoś się bardziej uśmiechnie, czy coś. Nie może być, że Warszawa ma decydować o tym, jakie są drogi na Lipiu, czy na Kowicki. Przecież to jest nienormalne. O tym, jakie są drogi, jakie potrzeba robić drogi, to musi w Lipiu zdecydować gmina, radni, wójci, mieszkańcy gminy Lipie, a w Kowicku powiat, radni, powiatowi i mieszkańcy powiatu. O tym, to nie może się rozgrywać w Warszawie. Bo jak mówię, to muszą być przychodzić subwencje na drogę, bo jeżeli tego nie będzie, to co mówię. A z tymi łatami no, ogłaszamy szybko w tym roku. Chcemy jak najszybciej, żeby poprawić tą infrastrukturę. Już żeśmy nawet dzisiaj miał być, ale w związku z tymi przygotowaniami do tym pomocą dla Ukrainy, to zostało to przełożone, ale ogłoszony przetarg na pozimowe naprawy dróg. Ale najprawdopodobniej, jak tylko pogoda nam pozwoli, to my w pierwszych dniach kwietnia, bo to nie można powiedzieć, że wcześniej się to zrobi, dlatego że warunki pogodowe na to nam nie pozwolą i też nie można, właśnie nie wiemy, czy te drogi znowu, jeszcze zima nie przyjdzie, jeszcze znowu powierzchnia ziemi się nie podda, także będzie, ale mówię, nie będziemy czekać do czerwca, jak to zawsze było robione, będziemy to robić jak najszybciej i będziemy chcieli te najgorsze odcinki robić łatami. No bo mówię, klejenie dziur na bardzo nie daje. I mówię, tu już zostało na terenie gminy Lipie napisane były tutaj Parzymiechy, właśnie nie były napisane. Z tego powodu, że liczyłem, że otrzymamy pieniądze na drogę. Byłoby błędem robić łaty, a później, no ale przyszła decyzja ostatnia. Nie ma Lipie. Również trzeba powiedzieć wyraźnie, no przecież może znowu ta droga jeszcze raz została zgłoszona do polskiego wału. Ładu. Nie wiem, czy otrzymamy, ale już została zgłoszona. Ja nie wiem, jak długo możemy zgłaszać. Również miałem pieniądze europejskie, no wiadomo, że fundusz odbudowy jest blokowany przez rząd. Ale to jest, mówię, tak ta sytuacja wygląda. Dlatego mówię, no jest mi to tak przykro, mój, bo ja radnym jestem od 1994 roku i zawsze jak coś się powiedziało, zresztą nigdy nie próbowałem mówić coś na zapas, to się to wykonało. No, a tutaj w tej chwili jestem bezradny. Dlatego, że pieniędzy, mówię, ani gmina, ani powiat takich nie ma i nie będzie miał. To jest sprawa jasna. Te pieniądze muszą przyjść z rządu z tego powodu, że pieniądze z podatków wpływają do rządu. To nie to, że do powiatu coś wpływa. Nie, pieniądze z podatków wpływają do rządu. Ani do gminy nie wpływają, bo podatek od nieruchomości tam to, ale wszystkie podatki wpływają do rządu i rząd się podatkami zajmuje. I pieniądze przyjęcie ma. I musi na to wyasygnować jakąś kwotę i to musi być kwota stała, według mojej obserwacji z życia. Chciałbym jeszcze powiedzieć, bo tutaj była kwestia, no ostatnio tam jak byłem, kwestia mostu. Jest umowa na most, na Magicie podpisana, kombinat podpisał 31 grudnia. Także wtedy, jak pan radny Kotala mówił, nie było podpisane umowa 31 grudnia i ma być wykonany do 30 czerwca. Również jest kwestia namalowania tych pasów w Szyszkowie, w Darkowie, w Lipiu. No ale na dzień dzisiejszy pogoda nam nie pozwala na to, bo tak mówię, na każdej pustej fabryce pisze, że powierzchnia musi być sucha i odpowiednia temperatura i czysta. I tak samo jest i z tym podłożem na to malowanie. Ale będzie to zrobione. To już jest zadecydowane. To jest tylko kwestia pogody. Farba, wszystko jest na Szyszkowie. Także tyle, co mogę powiedzieć.
pytania radny Kotala. Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Do mikrofonu. Bo nie ma tak, nie słucham. Ja mam takie pytanie, czy na Dolinie tam była uszkodzona ta bariera, no i kiedy to będzie wykonane, bo tu tak trochę, a to jest jednak zabezpieczenie, no bo jakby nie ta bariera, to wtedy by było gorzej. Bezpieczeństwo jest najważniejsze i nikt tego nie podważa, ale mówię, no bez pieniędzy.
Radny Klimaszewski. Shoot.
A te rzeczy, które tu Pan dzisiaj będę próbował rozwiązywać, które się zaraz to będziemy robić od zaraz. Dziękuję bardzo. Najgorsze to jest to, że powiat zabezpiecza środki na tę drogę przez ileś tam lat i to samo czyni za to urząd gminy i rada gminy. I ja nie mam drogi, tak środki są blokowane. Jak z jednej, tak i z drugiej strony. My słyszymy o wszystkie te wnioski. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 7 porządku obrad. Wnioski, uwagi radnych, dotyczące dotyczące stanu porządku i czystości gminy. Pani Sołtys, proszę bardzo. Chciałabym prosić, żeby w tej gazetce, która trafia do mieszkańców, zwrócić uwagę ludziom na psy, które po prostu biegają sobie po ulicy, no bo dosyć często mam sygnał od ludzi, że pies sobie biega po ulicy, a właściciel mówi, że jeszcze nikogo nie ugryzł, albo jest szczepiony. Dziękuję bardzo. Pani Zdanę, ja mam takie pytanie. Może z mikrofonem nie u nas jest tragedia, jeżeli chodzi o zaśmiecanie, tu jak sobie sklep euro i później idzie się w stronę skrzyżowania, później na cmentarz. No tam leży tyle tych małpek, że nie wiem, czy tygodni by to zebrał. I nie tylko, zresztą z dłuższej, ale tego najwięcej. Mam pytanie, czy my mamy mobilizować te osoby, przy których zabudowaniu czy działce jest, to leży? Czy no nie wiem, bo to jest najwięcej w przyrodze krajowej. No krajowej, nie wiem, czy sprzątnie to, ale to wygląda naprawdę ohydnie. Co z tym mamy zrobić? Poza tym na Meklera, jak się idzie od cmentarza do remizy, to tu znowu się jak te wiatry były z tych kubów przy cmentarzu, rozbiera wszystko. I też nie wiem, kto to ma sprzątnąć. Czy ja mam zielone gdzieś posprzątać, czy kościelny z kościelnym, nie mam zielonego pojęcia. Bardzo brzydko. Te dwa miejsca są najgorsze. Pani Wójt, proszę. Szanowni Państwo, ja w tamtym tygodniu próbowałam trochę objechać naszą gminę i chcę powiedzieć, że na ten czas jesteśmy bardzo zaśmieconym miejscem na tej ziemi. Ja myślę, że to nie tylko my, ale to nie jest żadne pocieszenie. Jak tylko ta pogoda się ustabilizuje, pan Darek Rzepka, będą też pracownicy interwencyjni i jak w każdym roku będziemy zbierać tony śmieci, tony, bo to będą tony. Przypominam Państwu, że w tamtym roku chyba, to było jakoś chyba w listopadzie, zbierano śmieci pomiędzy Albertowem i Lipiem, to nie wiem, ile to pan Darek Rzepka mówi, 42 worki nazbierał. No i właściwie na drugi dzień było to samo. Także no nasi mieszkańcy, ale to nie tylko nasi, bo to trudno powiedzieć, kto, prawda? Ale ludzie, którzy chodzą po tej ziemi, no są nieodpowiedzialni i w sposób taki urągający godności ludzkiej zaśmiecają to, co mamy najpiękniejsze, czyli nasze środowisko. I ja nie będę tutaj nakazywała w systemie nakazowym, że ktoś sobie ma wokół posesji pozbierać, bo ten ktoś może w ogóle dbać o porządek, a przed posesją po prostu no, ktoś przyzwoliony ktoś narzucał śmieci. Będziemy je zbierać, Szanowni Państwo, i przygotowujemy się do tego bardzo mocno. Od końca marca mamy mieć już pracowników interwencyjnych i w pierwszej kolejności będą zbierane śmieci i nie wiem ile razy w ciągu roku do jesieni. No. A to, że to będą tony, to będą naprawdę tony. Na spotkaniu ostatnio tutaj, o którym będę mówić w sprawie potencjału turystycznego gminy Lipiec, pan leśniczy, pan Korzekwa, bo pan Korzekwa stwierdził, że jesteśmy najbardziej zaśmieconą gminą. No, naprawdę, Szanowni Państwo, w lasach
w tych przydrożnych takich, w tych gajach takich przyleśnych, prawda, przy drogach. No to są tony, sterty, butelek, śmieci, pampery, materacy, no wszystkiego. Więc nie wiem, jak długo jeszcze trzeba tłumaczyć, że przyjmujemy wszystkie śmieci, że wystarczy tylko do worku złożyć, że wystarczy wystawić i każdą ilość firma zabierze. No okazuje się, że inni ludzie uważają inaczej. Znaczy nie, ja tego nie umiem wytłumaczyć. Ja cały czas naciskam na dyrektorów szkół. Teraz będzie komisja oświaty. Proszę członków komisji oświaty o udział w naradzie z dyrektorami. Podnośmy świadomość przede wszystkim dzieci. No może poprzez dzieci dorośli też czegoś się nauczą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pani komisarz, proszę. Ja bym chciała wrócić bardzo na tablicę informacyjną na Gnieśnicka. Rozpatruję się już. Bardzo bym prosiła, bo tam już nie ma co naprawić. Zgniło wszystko. Pani Karolina powiada, że sam zgniło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do punktu 8. Informacja o pracach wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, proszę pana Krzysztofa Zmiany. Dzień dobry, witam Państwa. Prace wykonywane systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym. Stan na dzisiaj to tak. Od listopada pan Andrzej Dwornik razem z panem Rąfnym Kieranem wykonywali prace remontowe w budynku świetlicy w miejscowości Babieni. Te prace w tamtym roku były wykonywane głównie bez udziału skazanych. Teraz już od jakiegoś czasu dysponujemy zazwyczaj 6 osobami, które właśnie pomagają w przeprowadzaniu tych prac. Te zdjęcia, to jest ten stan początkowy, to wyglądało w listopadzie, w grudniu ubiegłego roku. Za chwilę też będą pokazane zdjęcia z obecnie przeprowadzanych tych prac. Tam do góry na pierwszym piętrze pomieszczenia, które były przeznaczone jako mieszkania, one zostały wyremontowane. Tutaj widzimy akurat korytarz, który prowadzi na pierwszym piętrze do tych mieszkań, klatkę schodową. Jest też pomieszczenie łazienki, tam przy tym mieszkaniu również zostało łącznie z instalacjami wewnętrznymi wszystko wymienione i tutaj już częściowo jakby po przeprowadzeniu tego remontu było wytynkowane ściany, które następnie były pomalowane, wymieniona instalacja. Tutaj pomieszczenie łazienki, wody ciepłej użytkowej, w pomieszczeniu kuchni na ten moment. To są zdjęcia nawet z tego tygodnia. Rozpoczęły się prace związane z ułożeniem płytek na ścianach. Wcześniej instalacja kanalizacyjna była przerabiona i elektryczna częściowo. W pomieszczeniu sali zabaw została już pomalowana i ściana, i sufit. Teraz dojdzie jeszcze kolor na suficie. Pomalowane zostały pomieszczenia właśnie te na pierwszym piętrze, które poza pomieszczeniem łazienki są praktycznie już na ten moment skończone. Mieszkania. To są mieszkania, ale jest jeden duży pokój, jeden mniejszy, jest pomieszczenie łazienki, można zrobić w tym większym pomieszczeniu również aneks kuchenny. I tak wygląda po wytonem właśnie tynku, położeniu na roliku i paneli, korytarz, który prowadzi do tego mieszkania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy teraz informacje o inwestycjach, które tak, jeśli chodzi o inwestycje, to inwestycja, która już wiele razy nie było mówione, ale na ten moment się już kończy. Jest to przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz Centrum Usług Społecznościowych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Taka długa nazwa. To zadanie też już jest zrealizowane w sumie trzeci rok, bo zaczęło się w roku 2020, potem przez cały 2021 będzie teraz skończone, a właściwie już pozwolenie na użytkowanie teraz w miesiącu marcu będzie załatwiane. Są wysłane pisma do Państwowej Straży Pożarnej, do Inspekcji Sanitarnej w celu właśnie odbioru wszystkich tych pomieszczeń w tym przebudowanym budynku. W tym budynku będzie 8 mieszkań z
socjalnych, dwa na parterze, cztery na piętrze i dwa na poddaszu. To z tych ostatnich prac, jak wyglądają i tutaj na zewnątrz już budynek, cała jego bryła z przodu, z boku, wraz z utwardzeniem terenu powstało właśnie utwardzenie, droga dojazdowa przeciwpożarowa i tak to wygląda. Kolejną z prac, którą realizujemy, to zadanie termodernizacji oczyszczalni ścieków w Lipiu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. To natomiast zadanie zostało rozpoczęte w tym tygodniu. Tutaj dla przypomnienia, wykonawcą pracy jest firma Nordhaus Jelonek, spółka jawna z Olesna, konsorcjum firm. Drugą firmą jest partnerem też Nordhaus usługi inwestycyjnej Jelonek Jelonek z Olesna. Wartość tej inwestycji to jest około 893 tysięcy zł i termin realizacji przypada na wrzesień 2022 roku. I też kilka zdjęć z tego tygodnia. Ten zniszczona już w sumie relacja tego budynku oczyszczalni. Rozpoczęła firma pracę od odkopywania fundamentów wokół budynku i następnie będzie przeprowadzała pracę mające na celu docieplenie fundamentów i izolacji. To w tym celu została zdjęta dookoła tego opaska z kostki. Po zasypaniu będzie ona odtworzona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy tutaj możemy bardziej mówić o metrażu, prawda? No to metraż jest też zróżnicowany, ale powiedzmy najbardziej się do granicy mieści tam 40-60 metrów kwadratowych. Co mniejsze, są większe, w zależności jaka będzie liczna rodzina, tak będzie przyporządkowana do danego pomieszczenia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11. Informacja z racji wniosków przekazanych podczas przedsiębiorstwa. Informacja na ogłoszeniu przetargu. Jeśli chodzi o przetargi, w tym okresie międzysesyjnym mamy trzy takie przetargi. Pierwszy z tych przetargów w dniu 10 lutego ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania pod nazwą dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lipie. Termin otwarcia tego przetargu przypadał na 25 lutego. Tutaj wpłynęła jedna oferta firmy ETEC, spółka z OZ Olkusza na kwotę 1 200 000. I tutaj w tym postępowaniu niestety ono jest obarczone wadą, które będzie uniemożliwiać podpisanie umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Także informacja odnośnie tego będzie w najbliższym czasie też na stronie MIP-u umieszczona. Obecnie trwa analiza jeszcze tej sprawy. Kolejne z zadań jest to zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych. Ten przetarg ogłoszono 8 lutego, otwarcie ofert przypadało na 16 lutego. Tutaj mieliśmy złożone trzy oferty, z których najkorzystniejsza była złożona przez firmę Respect Energy S.A. ulica Rydygiela 8 z Warszawy. Jest to kwota 809 zł 79 groszy za 1 MWh. Tak tylko dla przypomnienia, w poprzednim przetargu było na oświetlenie. Ta kwota wynosiła około 355 zł. Także wzrost jest bardzo duży. I 21 lutego jedną z tych, najkorzystniejszą ofertę, jedną z tych trzech wybraliśmy. Jest to właśnie ta oferta firmy Respect Energy S.A. z Warszawy. Podpisanie umowy będzie w dniu dzisiejszym. I ostatnie z przetargów 1 lutego było to ogłoszone postępowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, sięgaczami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami ścieków w miejscowości Miejsce Szlacheckie i Szyszków, etap pierwszy. Termin otwarcia przypadał na 16 lutego. Tutaj została złożona w tym postępowaniu jedna oferta przetargowa firmy Pola z Praszki na kwotę 2 643 082 18 groszy. Tutaj w dniu dzisiejszym panie i panowie radni będą właśnie głosować nad przesunięciem ewentualnych środków, aby móc to zadanie realizować wcześniej, podpisać umowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W punkcie 11 mamy informację o realizacji wniosków przekazanych podczas 44 sesji i komisji wspólnej Rady Komisji. Tak, to wpłynął jeden wniosek. Chodziło o tą źle zamocowaną komisję.
Rzeszów, także jest ta sprawa załatwiona. Pan Darek Rzepka umieścił teraz prawidłowo na SUFRO tabliczkę informacji. Dziękuję bardzo. W punkcie 12 mamy informację o pismach skierowanych do Rady Przewodniczącego. Nie było żadnych pism. W punkcie 12 mamy informację Przewodniczącej Komisji o pracy poszczególnych komisji stanowiskach wypracowanych przez Komisję w okresie niedecyzyjnym. Komisja Finansów. Komisja Finansów w okresie niedecyzyjnym odbyła się jedna. Komisja. Witam. Komisja Finansów w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia 27 stycznia oraz 11 lutego. Komisja analizowała pismo komendanta głównego policji w Kłobucku z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie wyasygnowania środków finansowych w wysokości 15 tysięcy zł na zakup samochodu osobowego służbowego dla komisariatu policji w Czechnicach. Członkowie komisji ustalili, iż kwota, jaką gmina Lipiec zamierza przeznaczyć na zakup wyżej wymienionych samochodów, nasz budżet jest w stanie wyasygnować 7 tysięcy zł. Ponadto komisja analizowała budżet gminy na 2022 rok w związku z możliwymi wydatkami na punkcie pierwszym zapłatę drugiej rady za wydaną dokumentację techniczną urzędu budynku urzędu gminy 30 tysięcy zł. Druga rada została zaplanowana w budżecie gminy na 2022 rok. W punkcie drugim analizowaliśmy dokumentację techniczną zagospodarowania przestrzeni publicznej w ogóle miejskiej w Świnowodzie 10 tysięcy zł. Kwota na dokumentację została zaplanowana w budżecie gminy na 2022 rok. W punkcie trzecim dokumentację techniczną zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół Świetlicy w Wapieniu 3 tysiące zł. Kwota na dokumentację ta została zaplanowana w budżecie gminy na 2022 rok. W punkcie czwartym dokumentację techniczną o zbudowie przodu i wiół 120 540 zł. Komisja podejmie stosowną decyzję po rozstrzygnięciu przetargu na rozbudowę przodu. W punkcie piątym dokumentację techniczną chodników przy drogach powiatowych 150 metrów Albertów i 190 metrów Brzuski 24 600 zł oraz dokumentację techniczną chodnika w paśmie na ulicach Krzemicka. Wniosek pani radnej Gąc. Członkowie komisji zaproponowania zaprosić na kolejną sesję starostwa kłobuckiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy. Wykonanie chodnika w miejscowości Darku na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą powiatową. To jest kwota 132 tysiące zł. Kwota została zaplanowana w budżecie gminy na 2022 rok. Dokończenie przebudowy chodnika w Stanisławowie 330 metrów za kwotę 136 tysięcy zł. Kwota została zaplanowana w budżecie gminy na 2022 rok. W punkcie 8 budowę chodnika w sposobie gospodarczej miejscowości Zimnowoda koszt 15 tysięcy zł. Chodnik zostanie wykonany z budżetu gminy na 2022 rok. Zaplanowano na remonty dróg. Konstrukcja została zakupiona w 2021 roku. W punkcie 9 przebudowa pomieszczenia pełniącego funkcję garażu i podłogi na dwa niezależne pomieszczenia garażu i podłogi w budynku remizy w Gnieźnieckach za kwotę 40 tysięcy zł. Praca została wykonana z osobą gospodarczą. Jeszcze chwileczkę. W punkcie 10 utwardzenie terenu przy oczyszczalni ścieków pod odbudowę przodu w Lipie usługi powarto około 40 tysięcy zł. Komisja ustaliła, że zadanie zostanie odłożone w czasie, gdyż nie było jeszcze wyniku przetargu. W punkcie 11 likwidacja zbiornika Pedosz, wycięcie drzewa w budynku rewizji w Zimnowodzie za kwotę 40 tysięcy zł. Tam z tym wycięciem drzew to może akurat nie być wycięte, może być podcięcie tych drzew. W punkcie 12 remont mostu w Rybicach Szlańskich za kwotę 18 tysięcy zł. Remont zostanie wykonany z budżetu gminy na 2022 rok zaplanowanego na remonty dróg. W punkcie 13 rozpis stosowanie frezu na terenie gminy Lipie 20 tysięcy zł. Koszt transportu i usługi kopalną. Kwota na ten cel będzie pochodzić z budżetu gminy na 2022 rok. Z paragrafu remonty dróg. W punkcie 14 przeprowadzenie przeglądu dróg gminy i obiektu mostowych na terenie gminy Lipie wraz z wykonaniem fotorejestracji z przejazdu za kwotę 40 tysięcy zł. Kwota na ten cel będzie pochodzić z budżetu gminy na 2022 rok z paragrafu remonty dróg. W punkcie 15 zakup przystanków autobusowych ustalono, że ten temat przystanku będzie przedmiotem kolejnej komisji. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Komisja Rolnictwa.
Międzysekcyjna Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska spotkała się w dniu 11 lutego bieżącego roku. Na posiedzeniu analizowano zasady przyznawania dofinansowań w ramach gminnego programu wymiany źródeł ciepła. Członkowie komisji zaproponowali, aby zwiększyć maksymalną kwotę dofinansowania zadania do 50% udokumentowanych łącznie kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 6 tysięcy złotych brutto dla jednego budynku. Komisja zauważa, że w ostatnim czasie nastąpił wzrost cen kotłów, dlatego podnosimy prezydentom to dofinansowanie. Ponadto w trakcie komisji zgłoszono potrzebę przedłużenia terminu naboru programu z kwietnia do czerwca, aby dać mieszkańcom czas na zapoznanie się ze zmianą w programie, w szczególności, że jest to ostatni rok, w którym można starać się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na kocioł na węgiel. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do urzędu. Łącznie środków budżetu gminy wystarczy na dofinansowanie 50 pieców w danym roku kalendarzowym. Kolejnym tematem omawianym podczas posiedzenia była realizacja przez gminę Lipie programu dotyczącego usuwania azbestu, czyli gmina Lipie bez azbestu. Pani Anna Komendancka wyjaśniła, że w bieżącym roku gmina Lipie po raz piąty uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie w programie Gmina Lipie bez azbestu. Środki na realizację tego programu pochodzą z budżetu gminy Lipie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na usuwanie, transport, utylizację oraz demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pokrywające 100% kosztów kwalifikowanych. Przypominamy, że dofinansowanie nie dotyczy wydatków związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na lata 2022-2023 będzie prowadzony od 1 do 31 marca 2022 roku. Komisja podjęła również dyskusję na temat prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w inne dni niż piątek i soboty. Członkowie komisji zaproponowali, aby umożliwić również rolnikom prowadzenie handlu od poniedziałku do czwartku na placu przy domu nauczyciela w Lipiu obok garażu. Pani Anna Komendancka wyjaśniła, że podstawą prawną zarządzania targowiskiem gminnym w inne dni niż piątki i soboty jest uchwała Rady Gminy podejmowana na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Poza tym wspomniała, że należy się zastanowić nad kwestią opłaty za korzystanie z targowiska oraz ewentualne zwolnienie z takiej opłaty. Członkowie komisji uznali, że jest to temat do dyskusji na kolejną komisję. Na posiedzeniu omawiano także planowane prace niezbędne do wykonywania prac w parkach gminnych. W parku w Lindorie należy wyciąć 14 sztuk drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. W parku w Karpaszu Miecha prowadzona będzie kontynuacja prac pielęgnacyjnych polegających na wycince drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców oraz usunięciu samosieju. Ponadto gmina Lipie planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie do pielęgnacyjnych przypomnika przyrody zlokalizowanej na terenie gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty miała ostatnie spotkanie 20 stycznia razem z dyrektorami, z panią wójt. Informacje przekazano na ostatniej sesji, a następne posiedzenie będzie poniedziałek 10 marca, więc znowuż to, co się tam ustaliło, przekażę na kolejne. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna 17 lutego odbyła swoje posiedzenie. Tematem była analiza zatrudnienia na poszczególnych etatach urzędu gminy Lipie, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lipy za 2021 rok. Komisja postawiła taki wniosek o
Kolejny już wniosek o budowę parkingu przy boisku w Lipiu, bo nie ma gdzie stawiać samochodów, a działalność innego ośrodka kultury jest dosyć rozległa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W punkcie 14 mam informację o wójta gminy Lipiec w pracy banku do 22 stycznia do 3 marca. Szanowny Panie Przewodniczący Rady Powiatu, Panie Przewodniczący Rady Gminy, Państwo Wiceprzewodniczący, Wysoka Rada Gminy Lipie, Panie, Panowie Sołtysi, pracownicy urzędu i wszyscy ci, co nas oglądają, słuchają, mieszkańcy Gminy Lipie. Na podstawie paragrafu 39 Statutu Gminy Lipie składam Państwu sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, to jest od 21 stycznia do 3 marca oraz sprawozdanie z wykonania uchwały. Krótko, jeżeli chodzi o najważniejsze działania Urzędu Gminy Lipie, to przeczytam zarządzenia wójta. Tych zarządzeń było 10, które w tym okresie, tego miesiąca i troszkę więcej, zostały w tej kwestii wydane. A więc pierwsze zarządzenie dotyczące planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia, ustalenia w Urzędzie Gminy Lipie jako jednostkę obsługującą jednostkę samorządu terytorialnego. Tu chodzi przede wszystkim o podatek prawo odliczania VAT-u. Powołanie komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Kolejne zarządzenie dotyczyło regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Powołania komisji przetargowej. Powołania komisji przetargowej dotyczącej sprzedaży pojemników na odpady typu dzwon. To wcześniejsze dotyczyło sprzedaży stacji odwadniania odpadów i kolejne dotyczyło zmian w budżecie gminy. Oczywiście te zarządzenia są na BIP-ie, więc można je bez problemu się z nimi zapoznać. Strona jest modyfikowana na bieżąco. Szanowni Państwo, pierwsza informacja dotycząca bezpośrednio sytuacji tej, w której się znajdujemy wszyscy jako Polacy. Gmina Lipie uczestniczy we wszystkich działaniach związanych z działalnością Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które koordynuje udzielanie pomocy uchodźcom z Ukrainy w naszym powiecie oraz na bieżąco współpracujemy i z panem starostą i z wojewodą. Chciałabym na początku bardzo mocno zaznaczyć, że wykonujemy wszystkie polecenia, które na spotkaniach wyznacza nam pan starosta i jednocześnie wojewoda, bo pan wojewoda współpracuje ze starostami. No, ta hierarchiczność jest oczywiście zrozumiała, bo nie będzie wszystkim tłumaczył. Chciałabym bardzo mocno podkreślić, że postawa naszego społeczeństwa jest godna tutaj najwyższych pochwał. Jest mnóstwo w tej postawie empatii, gotowości do niesienia pomocy. Widzimy, że mieszkańcy są bardzo zaangażowani w pomoc dla uchodźców. Mieszkańcy naszej gminy wykazują się niezwykłą tutaj solidarnością, ponieważ starają się pomagać najlepiej jak potrafią. Szanowni Państwo, my nie wiemy jak długo te rodziny, kobiety z dziećmi zostaną w Polsce i myślę, że nikt tego nie wie. Czy to będzie tydzień, dwa, czy może o wiele dłużej, prawda? Więc powinniśmy zrobić wszystko i tu mówię o naszej gminie, żeby pomóc tym ludziom zaadoptować się, przystosować się do nowej sytuacji, zapewnić bezpieczeństwo, zapewnić mi
miejsce w szkole, w przedszkolu. No w żłobku będzie trudno, bo tutaj dla naszych mieszkańców są problemy. Gmina Lipie zadeklarowała we wszystkich deklaracjach, które składamy do pana wojewody, trzy miejsca osiedlenia uchodźców. Ja przypomnę, że uchodźca to jest osoba, która przekroczył granicę po 24 lutego. Wcześniej nie. Po 24 lutego to są uchodźcy. My na ten czas przyjęliśmy jedną rodzinę pięcioosobową. Zamieszka ta rodzina w Stanisławowie nad ośrodkiem zdrowia. Póki co będziemy się starali pomóc ją troszkę uposażyć. Kolejna rodzina mieszka w Zbrojewsku, to są dwie siostry i troje dzieci w Zbrojewsku u państwa, bo to jest mieszkanie firmy Drewbe, na dole są tam przepiękne mieszkania i pan Rogaczewski udostępnił tym mamom i tej trójce dzieci i tam już od wczoraj zamieszkują. Te rodziny złożyły wszelkie formalności w urzędzie. Dzieci fajne, te małe, te starsze bardzo mocno wystraszone i to widać, że te dzieci są wystraszone. Będziemy dysponować jeszcze jednym mieszkaniem w domu nauczyciela. Póki co będzie to mieszkanie dla takiej czteroosobowej rodziny, ale najpierw musimy przeprowadzić remont tego mieszkania. Szanowni Państwo, oczywiście jeżeli będą dalsze dyspozycje w tym zakresie, będziemy wyznaczać kolejne miejsca dla uchodźców. Na razie zgłosiliśmy tyle, a więc 5 w Stanisławowie, 5 w Zbrojewsku i 4 w Lipiu. To jest 14 uchodźców możemy póki co przyjąć i my ich gwarantujemy, bo takie warunki powiedzmy sobie w miarę zbliżone do domowych, prawda? Bo to są mieszkania, które zapewniają pewną intymność, prawda? I bezpieczeństwo mieszkańcom. Jeżeli będą dalsze wytyczne w tym zakresie i będzie wskazanie, że mamy przygotowywać kolejne, tak będziemy robić. I to w trybie pilnym już wtedy wskażę. Poproszę pana przewodniczącego o takie pilne spotkanie komisji wspólnej, bo w grę wchodzą jeszcze wchodzi kilka budynków. To zobaczymy, jak ta sytuacja się będzie rozwijać. Szanowni Państwo, nasi mieszkańcy również pokazali, że potrafią organizować pomoc dla mieszkańców Ukrainy. I chciałabym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom, przedsiębiorcom, instytucjom i wszystkim organizacjom społecznym, w tym przede wszystkim Ochotniczym Strażom. I tutaj bardzo gorąco dziękuję Ochotniczej Straży z Parzyniem, z Lipia, z Rębienic, ze Zbrojewska, z Lindowa, z Albertowa, z Szyszkowa. Te inicjatywy są naprawdę bardzo cenne i powiem Państwu, że efekt tych zbiórek to, no ja to sobie nawet w swojej głowie nie wyobrażałam, że może być tak ogromny, że mamy tak dobre serce i że tak staramy się współczuć tym ludziom pomagać. W sposób szczególny chciałabym podziękować panu komendantowi gminnemu, panu Mariuszowi Matockiemu, który w niedzielę wraz ze strażakami zbierał sprzęt pożarniczy. Ten sprzęt został zawieziony do Państwowej Straży Pożarnej do Kłobucka, a stamtąd miał być przetransportowany już dla strażaków z Ukrainy. Pięknie dziękuję pani Kąc Izabeli za pomoc i wsparcie, szczególnie zaangażowanie w jednostce w Parzymieniu. Dziękuję panu Dariuszowi Rogaczewskiemu za to udostępnienie mieszkań, za zapewnienie właściwie no, komfortowych warunków mieszkania dla tych mam z dziećmi. Dziękuję panu Zdzisławowi Kotyni, bo on się zaoferował, że no, w takim minimalnym zakresie, ale wyremontuje to mieszkanie po państwa cyfryka i przygotuje dla kolejnej rodziny. Dziękuję również pracownikom urzędu, wszystkim strażakom,
inicjatywy są niezwykle cenne. Szanowni Państwo, chciałam zwrócić uwagę na jedną kwestię. Jeżeli byśmy wszyscy z osobna chcieli jeździć na granicy i przekazywać tę pomoc, to by się zrobił jeden wielki chaos na granicy, prawda? Bo nie uchodźcy by przechodzili, tylko by ciągle samochody jak się jeździły z pomocą. Więc chwalę tutaj inicjatywy i zgadzam się z tą, jeżeli chodzi o inicjatywę rządową, że to trzeba scentralizować, że nie może sobie każdy jeździć na swojego boga, tylko muszą być konkretne reguły i zasady w tej kwestii, jakby przygotowane. I chcę powiedzieć tak, że wszyscy ci, co pomagają i będą pomagać nadal, bo przecież te zbiórki się nie kończą, one trwają nadal. Bardzo proszę o telefon do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na Zagórzu jest taki magazyn pomocy humanitarnej. To jest na Zagórzu w szkole, to jest od Ulicy Poprzecznej. I tam wszystkie te dary, tą pomoc możecie Państwo składać. I dopiero z Kłobucka, z tego magazynu w Kłobucku, następny magazyn jest w Lublińcu i dopiero Lubliniec, to są takie rządowe zasoby jakby, taka rezerwa pomocy i dopiero stamtąd jest przewożony do Lublina, czyli już blisko granicy i tam są jakieś odpowiednie kanały, korytarze, którymi po prostu ta pomoc będzie przesyłana. Bardzo ważne jest też to, żeby się wsłuchiwać i doczytać, o jakiej pomocy mówimy i jaką pomoc powinniśmy nieść. Bo wyraźnie się mówi, że żadnych ubrań już nie wolno przywozić, bo to nie zdaje rezultatu, że potrzebne są środki czystości, że potrzebne są leki, że potrzebne są koce, kołdry, po prostu takie rzeczy, które no, są związane z jakąś egzystencją, z funkcjonowaniem mieszkańców w Ukrainie. Więc wsłuchujmy się dokładnie w te zasady. Te zasady są opracowywane w sposób centralny i musimy się tym kierować, musimy się tym zasadom podporządkować, bo nie możemy działać, jak mówię, każdy na swój sposób. Więc jeszcze raz powtórzę, my składamy do tak zwanego ADU, czyli jest to taki magazyn pierwszy, który jest na terenie naszego powiatu, to jest szkoła na Zagórzu i tam wszelką pomoc proszę zawozić w protokół, coś cię przekazali, żeby też przed mieszkańcami się umieć jakoś rozliczyć, bo to też jest istotne, ta przejrzystość. Chciałabym również poinformować o tym, że dzieci ukraińskie będą mogły chodzić do polskich szkół. Czekamy jeszcze na specustawę, którą ma rząd w następnym tygodniu przyjąć, znaczy Sejm ma przyjąć i wtedy będziemy wiedzieli, co dalej w tej kwestii po prostu robić, jak ta nauka dzieci będzie wyglądać. Również uchodźcy mają prawo do opieki zdrowotnej, bezpłatnej, tak jak obywatele Polski. Pani Adamo, proszę jeszcze może odpowiedzieć. Szanowni Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o kwestie uchodźców, pomocy. Jeżeli Państwo będziecie mieć jakieś pytania, proszę dzwonić. U nas Mariusz Pilciak i zajmuje tematem zarządzania kryzysowego, jest bardzo mocno wdrożony w te kwestie. Dzięki. Jest bardzo mocno wdrożony w te kwestie zarządzania kryzysowego, współpracuje z zarządzaniem kryzysowym, z tym centrum w powiecie, później przy wojewodzie, także możemy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Prosimy się kontaktować i naprawdę w miarę możliwości nie robić tego na własną rękę. Tak będzie prościej i wtedy ta pomoc rzeczywiście będzie miała naprawdę merytoryczny sens. Ja mam tylko pytanie, ja przepraszam tylko to słowo. Co zrobić z tymi ubraniami, jak już są zadane? Nie umiem odpowiedzieć. Czyli to pan Mariusz odpowie. Znaczy, no pan Mariusz też nie odpowie, bo on tego nie zabierze. Nie. Można by tu było może przekazać w ramach gminy, jak już to ktoś przekazał, to może no są osoby. Pani Izo, możemy też zapytać te rodziny, które tutaj u nas są, bo one przyjechały w jednej kurtce, w jednych spodniach. Musiały w ogóle ci te panie opowiadały, że musiały nawet walizki zostawić na granicy, bo chcą, żeby samochód zabrał więcej ludzi, to oni musieli mieć tylko, mogli mieć tylko plecaczek na
może nawet te rodziny obdarzyć tymi rzeczami. Spróbujmy, jak jest, to spróbujmy to zrobić tak, żeby te rzeczy po prostu wykorzystać. No myśmy już poprosili do Pani, co na Stanisławowie ma mieszkać. Tak. Ja mówię, po co tam chodzi, że ona przyszła i tutaj sobie nabierała u Maciu. Troje dzieci ma. Dwóch chłopaków, takich chłopaków, którzy bardzo mocno wystraszeni byli. Naprawdę szkoda mi było bardzo tych dzieci. Będzie, proszę o kontakt Pani Izo. Na pewno potrzebującym można to rozdać, a Pani jeszcze raz za tą pomoc w imieniu własnym, ale całej społeczności dziękuję, bo Pani zaangażowanie jest naprawdę ogromne. Szanowni Państwo, kilka słów na temat dodatku osłonowego. Chcę powiedzieć, że nadal trwa nabór na przyznawanie dodatku osłonowego. Dotychczas wpłynęło 558 wniosków, w tym 5 elektronicznie. Właściwie to większość tych wniosków jest zasadna i spełnia kryterium dochodowe. Było kilka wniosków, które no ma to kryterium dochodowe znacznie wyższe, bo nawet po 3000 niektórzy uważają, że ten dodatek im się należy. Podsumowując kwestię dodatku osłonowego, chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy gmina nie wypłaciła żadnego dodatku i nie wydała żadnej decyzji, bo nie ma takiej decyzji wojewody. Więc nikt nie dostał pieniędzy i nikt nie dostał żadnej pozytywnej decyzji w tym zakresie. I to nie zależy od gminy Lipie, tylko to zależy od decyzji wojewody. Jeżeli pan wojewoda wyda decyzję, to gmina Lipie nawet chyba godziny nie będzie czekać, tylko od razu tą wypłatę rozpocznie. Na ten czas po prostu sytuacja w taki sposób wygląda. I jeszcze przypomnę raz, że to 400 zł to jest na cały rok, a nie, niektórzy pytają o wyrównanie od stycznia, prawda? To jest, ja już mówiłam kiedyś na ten temat, ale jeszcze raz przypomnę, że to jest 400 zł osłony z tytułu inflacji na cały rok. Nikt nie ma wypłacone i nikt nie dostał żadnej decyzji. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o inwestycje, to tu Pan Krzysztof częściowo przedstawiał, ale ogromnie się cieszę, że ten pierwszy etap inwestycji w Zimnowodzie został zakończony. Mówię o inwestycji i kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągu z rur Arsena-PN. Przypomnę, że kanalizacja sanitarna to 1773 metry, no ponad, no czy kilometr 700, 83 przyłącza kanalizacyjne, 3 przepompownie ścieków, prawie 1300 metrów rurociągu tłocznego, wodociąg też kilometr 765 przyłączy. Koszt realizacji zadania prawie 3 miliony, z czego z regionalnego programu operacyjnego 2 miliony 300. Do każdego domu na tym odcinku w Zimnowodzie trafił list z prośbą o podłączenie. I wiem, że już mieszkańcy się zgłaszają, ale wiem, że też na przykład woda, może ścieki płyną już do kanalizacji, ale nie do końca są zgłoszenia w tym zakresie, więc proszę bardzo mocno pana sołtysa, bo naprawdę ze wszech miar pan pomaga jak potrafi, żeby próbować zachęcać mieszkańców do podłączeń i do zgłaszania tego podłączenia do urzędu gminy, bo wiadomo, że od tego momentu zaczynamy już naliczać opłaty ściekowe. Mieszkańcy Zimnowody naprawdę odpowiadają bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że dokonają tego wykopu, że zasypią, a resztę rzeczy już pan Nicpol, który tutaj jest na tej sali, pan pisze, myślę, że tych stosownych przyłączy dokonają. Także już tutaj w imieniu swoim własnym, ale myślę i że Rady Gminy, wierzę bardzo głęboko, że efekt ekologiczny na terenie Zimnowody będzie osiągnięty i mieszkańcy w 100% się podłączą i przełączą do narzędowego wodociągu i przyłączą do kanalizacji. Również taka sama sytuacja jest w Lipiu, też
też mieszkańcy otrzymali stosowne listy, stosowne informacje w tym zakresie. Ja tylko przypomnę, że na ulicy Częstochowskiej 840 km zostały wymienione wodociągu z RURAC na PE i mam nadzieję, że również te liczniki zdalne, znaczy nie liczniki, tylko naliczniki, nakładki, które umożliwiają zdalny odczyt, też już zostały prawie zakończone. To, co widzieliście Państwo w Zimnowodzie, to nie jest ten obiekt, który był, to jest przepiękny obiekt. Ja zaproszę Państwa radnych na następne spotkanie, na taką wycieczkę do tego obiektu, żebyście Państwo zobaczyli, jak to wygląda, jak wygląda była szkoła, jak wygląda obejście wokół tej szkoły. To jest bardzo nowoczesny obiekt, super naprawdę wyposażony, super wyremontowany. No powiem w ten sposób, że no jestem bardzo zadowolona, no co mogę więcej powiedzieć po prostu. Jeżeli chodzi o uroczyste oddanie z tego kluczy, będzie taka uroczystość miała miejsce. Muszę się jeszcze skontaktować z byłą komisją, która przyznawała mieszkania. Ja już chcę publicznie podziękować pani Lizie, panu Jackowi, którzy byli ze mną, już takie pierwsze rozeznanie żeśmy zrobili, bo no nie znam też wszystkich na tyle, żebym mogła takie decyzje podjąć, ale ostateczną listę ustalimy wspólnie i myślę, że będzie dobrze. Szanowni Państwo, przypomnę jeszcze raz, że do Nowego Ładu złożyliśmy 3 wnioski. Kanalizacja sanitarna Rędzielice, Szyszków 8 milionów ponad, kanalizacja sanitarna drugi i trzeci etap Zimnowoda 2 miliony 300 i boisko sportowe w Lindowie 585 tysięcy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te środki z pierwszego ładu, to tak jak mówił pan Krzysztof, dobudowa i modernizacja oświetlenia publicznego, ten przetarg został ogłoszony i rozstrzygnięty, ale tak jak mówię, dzisiaj podejmiemy ostateczną decyzję. Jest tam jakiś problem, który nie wiem, czy mi umożliwi podpisanie umowy. No jeżeli będzie jakakolwiek wątpliwość, naprawdę chociaż najmniejsza, to przetarg ogłosimy jeszcze raz. Jeżeli chodzi o sieć wodociągową, to po prostu w najbliższym czasie ten przetarg zostanie ogłoszony. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą kanalizację sanitarną, ten pierwszy etap, no to zawsze było tak, że no ten drugi przetarg był zawsze dla nas korzystniejszy i te ceny były takie niższe. No teraz okazuje się, że ta sytuacja jest mało stabilna. Znaczy koszty inwestycji dramatycznie rosną i to się wiąże z wieloma rzeczami. Wiele czynników ma na to wpływ, ja mówiłam ostatnio już na ten temat, ale no może być to bardzo trudna sytuacja. Tutaj chciałabym podziękować naszej pani skarbnik, która no myślę, że nie lada włożyła wysiłku i zdrowia, żeby te zmiany wszystkie pokonać po prostu, żeby umożliwić nam działanie w tym zakresie. Mam też taką dobrą wiadomość, szczególnie dla pana Kilana, który był rozżalony, że no tej inwestycji w Droniniach, że będzie odłożona w czasie. Ale chcę powiedzieć, że mamy takie dosyć dobre wiadomości, że ten wniosek złożymy jeszcze raz. Bo dokonujemy, myślę, że do końca tygodnia otrzymamy tą aktualizację kosztów, czyli nie te koszty, które były złożone w tym wcześniejszym wniosku, tylko będziemy mieć zaktualizowane koszty i wniosek złożymy. Rozstrzygniemy też przetarg i ocenimy, czy to jest to 66%, bo przypomnę, że w tym przetargu wcześniejszym to było 35%, prawda? Udział środków RGD, ale jeszcze to były środki z gminy, więc tego przetargu myśmy po prostu nie przyjęli i nie zaakceptowaliśmy wyniku. Ale o tej sytuacji powiem na kolejnej sesji. Chciałabym się odnieść w kilku słowach
na temat tego przetargu dotyczącego budynków energii w budynkach użyteczności publicznej. No cóż, muszę się tutaj zwrócić też do Komisji Finansów o jakąś analizę finansową, bo to jak pan Krzysztof powiedział, dotychczas cena 1 MW energii była 350 zł, a teraz jest 809 zł. 809, prawda? Czyli no trochę dużo to. My przewidujemy, że roczny koszt utrzymania budynków użyteczności publicznej może być wyższy o ponad 400 tysięcy. O ponad 400 tysięcy. Jeżeli chodzi o budynki oświatowe, koszt może być wyższy około 180 tysięcy, bo to po prostu pomnożymy sobie o wskaźnik wzrostu cen. Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, to na razie cena na szczęście nie uległa zmianie. Pragnę poinformować, że 10 stycznia podpisałam umowę na przewóz skazanych z zakładu karnego. Jeden dzień przywozu i odwozu skazanych to jest koszt prawie 500 zł. Dziennie 500 zł. Za miesiąc styczeń zapłaciliśmy 7590 zł. Za luty jeszcze nie mamy faktury. Jedna grupa, teraz podzieliliśmy, jedna grupa pracuje z panem Górnikiem, a druga z panem Milanem, tam poprawiali chodniki, a teraz są przyrębni się w Parzymierach i likwidują ogrodzenie. Przygotowujemy teren pod przetarg na Dino. Sposobem gospodarczym będziemy remontować mosty w Rębielicach. Zamówiliśmy już drewno, tak jak pan Krzysztof powiedział, tam te koszty będą około 18 tysięcy. Bardzo proszę Komisję Finansów jeszcze raz o analizę budowy przodu. Wiemy, że nowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, nie z KPO, tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego, mają ruszyć na jesień. Wiem, że są też tam środki na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów. Są środki w tym funduszu i jest duże prawdopodobieństwo, że my możemy te środki otrzymać, ale musimy mieć dokumentację techniczną. A dokumentacja techniczna, jak mówił pan przewodniczący, 120 tysięcy brutto na budowę tego punktu selektywnego obok oczyszczalni ścieków, tam gdzieśmy nawieźli te wszystkie rzeczy z tych naszych gminnych budów. Pan Marcin Będzik z panem Krzysztofem wyliczyli, że jeżeli byśmy je robili sami, to w takim bardzo okrojonym zakresie, ale tam ten punkt by kosztował około 350 tysięcy. Bo utwardzenie terenu, czyli koszty koparki przede wszystkim, no i przewozu tych materiałów, to około 155 tysięcy. Wybetonowanie podwiaty, jakieś tam miejsca składowania soli, około 60 tysięcy. Ogrodzenie około 30 tysięcy. Kontener około 24 tysięcy. I oświetlenie placu ponad 80 tysięcy. Więc teraz trzeba zdecydować, czy szukamy 120 tysięcy, czy szukamy 150 tysięcy i robimy to sami. Musimy tę decyzję podjąć jak najszybciej. Mówię tutaj musimy, chociaż to nie za ładnie może brzmi, ale chcę powiedzieć, że te wnioski mogą być już gdzieś w okolicach września przyjmowane, więc ta decyzja musi zapaść naprawdę bardzo szybko. A bez punktu selektywnej zbiórki gmina nie może funkcjonować, bo to są kary. Szanowni Państwo, bardzo bym chciała podziękować subregionowi północnemu, panu prezydentowi Marku Jaszczykowi, naszemu panu staroście Henrykowi Kiepura za to dodatkowe dofinansowanie w tej kwocie 105 tysięcy zł, bo tak jak mówię, na
nasza oczyszczalnia będzie tańsza. No i to jest fajne, bo to dofinansowanie będzie po prostu wyższe. Bardzo serdecznie dziękuję. Ze względu na remont i termomodernizację naszych oczyszczalni zmieniliśmy miejsce położenia tej selektywnej zbiórki odpadów. Kontenery są ustawione właśnie na tym placu handlowym, o którym pan radny przewodniczący wspominał. Nie mieliśmy innej możliwości, bo tutaj koło po byłym SKR-ze, to tam jest jeszcze mokro i tam byśmy grzęźli na maksa. Więc te kontenery żeśmy postawili. Teraz będzie wysłany list jeszcze w tym tygodniu do mieszkańców i poinformujemy państwa, o której godzinie, do kogo należy się zgłaszać, z kim się umówić, żeby te wszystkie rzeczy przyjąć. Chciałabym jeszcze bardzo mocno zasygnalizować, że tam, gdzie są te wszystkie materiały z remontów zamieszczone na tym placu koło oczyszczalni, to nie jest wysypisko śmieci. Tam już są zamieszczone jakieś, no, co to są zamieszczone? Takie plastikowe taśmy, prawda? Ale proszę zwracać uwagę, że to nie jest wysypisko śmieci. No bo niektórzy po prostu, szanowni państwo, zaczęli masowo przywozić sobie różne rzeczy. Różne, przeróżne rzeczy. No nie wiem, co mam powiedzieć. Jeżeli chodzi o wykorzystanie, znaczy o remonty dróg, to jak pan Krzysztof mówił, zaczynamy Droniny, Zagórze, ulica Polna w Parzyniewach. Jeżeli chodzi o remonty dróg naszych, to chcę powiedzieć, że no my niestety będziemy używali Kaczera. Jeżeli chodzi, tutaj zwrócę uwagę na kwestię Lipia, to chcę powiedzieć, że ulica Dworska, ta część placu przed delikatesami centrum zostanie tak jak jest, ponieważ tam będziemy robić wodociąg. Więc no trudno, żeby teraz na przykład wycinać, prawda, i robić łaty, a za chwilę podłączać wodociąg i kopać na nowo. No to by było chyba tragedia, żeby w taki sposób postępować. Więc będzie to patrzę i będzie tak jak będzie. Dopiero po zakończeniu prac będziemy myśleć tam o nakładce asfaltowej. Przypomnę jeszcze i oczywiście bardzo serdecznie podziękuję za pierwsze spotkanie 1 lutego dotyczące rozwoju potencjału turystycznego gminy Lipie. Naprawdę nasza frekwencja na tym spotkaniu, pani radna Wójcka, dziękuję bardzo, była tak duża, że ja jestem w ogóle zaskoczona podejściem właśnie przedsiębiorców i organizacji do tego problemu. Kolejne spotkanie będzie wyznaczone na koniec marca. Szanowni państwo, w tej gazetce będzie również, w tej informacji, w tym liście informującym będzie też informacja dotycząca realizacji tak zwanych projektów parasolowych w zakresie fotowoltaiki. Takie spotkanie się również odbędzie w naszej gminie. Proszę o szczegółowe po prostu zapoznanie się z tą informacją. Szanowni państwo, bardzo krótko chciałabym się odnieść do mieszkańców Dankowa. Chcę podziękować pani sołtys bardzo za uczestnictwo i za działania w tym zakresie. I powiem krótko. Problem z ustaleniem granic własnościowych naszych dróg jest problemem w skali gminy. Jest to problem, który się nawarstwia latami i ten problem nie jest rozwiązywany przez gminę, no ze względu przede wszystkim na koszty, bo są to olbrzymie koszty. To, co wydarzyło się w Dankowie, mogę tylko podsumować jednym zdaniem. Proszę mieszkańców o to, jeżeli jest to możliwe, bardzo proszę o to, żeby no, dokonać zmian położenia tych swoich płotów i jednak zamieścić je tam, gdzie jest właściwa granica geodezyjna. Naprawdę bardzo o to gorąco proszę. Również pragnę państwa poinformować, że spotkanie z radnymi, z radną sołecką odbyło się również w lipcu, za co dziękuję pani radnej Kuc, panu radnemu Mejszakowi.
działkę po byłym przedszkolu. Oczywiście kwestia została przedstawiona i przez tego przedsiębiorcę, i przez mieszkańców tutaj na forum publicznym. Były to konsultacje. Oczywiście o to będzie przetarg, bo innej możliwości nie ma, ale niemniej jednak jest zgoda radnych, jest zgoda Rady Sołeckiej na to, aby taką procedurę przetargową rozpocząć. Zakończyły się konsultacje w sprawie przystanków. Również proszę Komisję Finansów o ustosunkowanie się co do zakupu póki co 5 wiat przystankowych i 7 słupków dla pozostałych miejsc. No niestety te linie użyteczności publicznej muszą funkcjonować, chociaż chcę powiedzieć, że do tej pory jeszcze nie mamy nawet umowy z Urzędem Marszałkowskim. Za styczeń zapłaciliśmy 19 tysięcy z budżetu gminy, ale mam nadzieję, bo jest takie światełko już, że w najbliższym czasie te umowy będą podpisane i że marszałek nam zwróci nawet jeżeli chodzi o styczeń, czyli wróci się od stycznia i po prostu wyrówna nam wszystkie te kwestie dotyczące właśnie tych środków na z funduszu autobusowego. Będę Państwa informować w tym zakresie. Również w tym liście będą informacje dotyczące właśnie azbestu, o którym Pan Radny mówił, Szczepania. Również chcę powiedzieć, że rozpoczniemy kontrolę zbiorników bezodpływowych. Tutaj proszę Panią Przewodniczącą o komisję wspólną, ponieważ no, jesteśmy zobligowani sprawozdaniami do Wód Polskich, do ochrony środowiska. No i naprawdę musimy te sprawy potraktować bardzo poważnie. Jeżeli chodzi o centralną ewidencję emisyjności budynków, to mamy złożone 729 wniosków. To jest, Szanowni Państwo, żadne pocieszenie, bo to jest 36%. Czyli 36% pieców, czyli nieruchomości, jest zgłoszonych do urzędu. Nie wiem, mieszkańcy sobie nie zdają sprawy z tego, że to jest system, to jest tak jak z tymi dodatkami osłonowymi. To jest system, który jednym kliknięciem idzie dalej, prawda? Więc po prostu, nie wiem, to będą olbrzymie trudności z tym związane, jeżeli dana nieruchomość nie będzie miała zgłoszonego po prostu tego źródła ciepła. Szanowni Państwo, chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panu Komendantowi Gminnemu, Panu Wicekomendantom, Panu Piotrowi Woźniakowi i Panu Karolowi Węzikowi za uczestnictwo w 12 spotkaniach przez 3 soboty. W każdą sobotę po 4 jednostki objeździliśmy każdą jednostkę i rozmawialiśmy z duchami strażakami. Bardzo Wam za to dziękuję, bo zresztą tak, Pan Węzik bardzo podstawny, Pan Woźniak jeszcze bardziej, to można się dobrze czuć, prawda, i bezpiecznie, no super po prostu. Spotkania były bardzo merytoryczne, za co dziękuję wszystkim jednostkom, wszystkim duchom strażakom. W każdej jednostce zostali poinformowani o dodatkach emerytalnych dla strażaków zgodnie z ustawą aktualnie podpisaną. Również wnioski pozostawały, oświadczenia, czyli w tej kwestii ta sprawa jest bardzo przejrzysta, jeżeli chodzi o naszą gminę. I druga sprawa jest taka, że na każdym spotkaniu ta jednostka, ta rodzina strażacka, ten zespół strażacki podawali nazwiska osób, które ich zdaniem takie dodatki powinni otrzymać. Są protokoły z tych spotkań, więc dla innych wniosków składanych po prostu nie jest to możliwe. Tylko te nazwiska, które rzeczywiście wymieniła jednostka. A jednostki druhowie wiedzą, kto czynnie uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Myślę, że sprawa jest bardzo przejrzysta i też w ogóle spotkała się z bardzo dużą aprobatą społeczną w tym zakresie. W jednostkach jest dużo
także nowokopane jakieś nadzieje na dalszą przyszłość. To jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. Jeszcze raz podsumowując, za organizację wszystkich spotkań, wszystkim jednostkom bardzo serdecznie dziękuję i za uczestnictwo jeszcze raz panu komendantowi, panom wicekomendantom, na poradkę pani Wsienicko, bo to jest sobota. No słuchajcie państwo, a to jest czas od 16 do 20. No, to trzy soboty. Jeszcze raz bardzo dziękuję. O akcji to raz bardzo nie będę informować, ale chcę powiedzieć, że otrzymaliśmy dofinansowanie do drogi ulica Dolna, za co dziękuję bardzo serdecznie panu nadleśniczemu w Pomorzu, panu Sądlowi, ale również dziękuję regionalnemu dyrektorowi lasów państwowych w Katowicach, bo gmina otrzymała dofinansowanie, chociaż oczywiście chciałoby się wyższe, ale cieszmy się z tego, co jest po prostu, bo to teraz takie ciężkie czasy są, że choćby nawet nie wiem, mniejsze kwoty, ale są i ta pomoc jest. Więc ogłosimy przetarg w połowie marca na ulicę Dolną. Zobaczymy, jak nam wyjdzie to, bo szanowni państwo, ja się już teraz nie ekscytuję za bardzo środkami, tylko wynikami przetargów. Czy te przetargi mieszczą się w granicach planu, czy też są o wiele wyższe. Również otrzymaliśmy pismo, ja myślę, że to pismo jest w pismach rady z Wód Polskich. Również z podziękowaniami mówią, że będą robić opaskę. No zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Szanowni państwo, zakończyliśmy już proces, pierwszy etap rekrutacji do szkół, do klas pierwszych. Chcę powiedzieć, że do klasy pierwszej w lipcu zgłosiło się 22 uczniów, towarzynie 19, do Lindowa 5 i do Lębienic 1 dziecko. Od 11 kwietnia będą prowadzone postępowania uzupełniające. Chcę przypomnieć jeszcze, że kwota subwencji na rok 2022 jest niższa o prawie 250 tysięcy. Dzieci jest więcej, subwencja jest niższa. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o realizację uchwał, to jedna uchwała, ja bym chciała nawet po moim wystąpieniu, aby pani mecenas się wypowiedziała w kwestii stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej wzoru deklaracji na dobór mieszkaniowy. A ja, szanowni państwo, chciałabym przedsięwzięć taką wigilię w zasadzie Dnia Sołtysa, podziękować wszystkim sołtysom za ich działalność społeczną. Wszystkim bez wyjątku. I chcę państwu życzyć zdrowia, bo to jest najważniejsze, pokoju, bo to jest jeszcze ważniejsze w tym bardzo trudnym czasie. Życzę państwu kolejnych inicjatyw społecznych, bo przecież państwo dajecie z siebie bardzo dużo, żeby to sołectwo funkcjonowało. Życzę wam kolejnych sukcesów. Życzę wam wszelkiej pomyślności, ale również dobrej współpracy z radą, z władzami samorządowymi gminy Lipie. Karolinka po tym moim wystąpieniu, jeżeli pan przewodniczący by pozwolił, to rozdałabym państwu sołtysom, państwu radnym, bo już nie będziemy tego dzielić, bo są sołtyso radni też, więc trudno by to na pewno rozgraniczyć. Bardzo skromne, jakiś zeszyt, jakiś długopis. To nie są cuda, ale z głębi serca również te prezenciki do wdzięczności i ogromnego uznania naszej pracy. Proszę tutaj w imieniu własnym i my władz samorządowych w gminie Lipie przyjąć. Wszystkiego dobrego do państwa. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, chcę jeszcze podziękować panu Janowi Podsiadło, inicjatorowi, organizatorowi uroczystości w Lindowie. Mamy jutro spotkanie wieczorne. 27 marca będzie bardzo duża uroczystość. Dzisiaj mam spotkanie? Dzisiaj. Dzisiaj. Aha, no to dobrze. To dobrze, że powiedziałam. Pojechałem jutro. Uroczystość będzie bardzo duża.
zgodnie z planem. Społeczność ludowa jest bardzo mocno zaangażowana i bardzo dziękuję księdzu i Radzie Parafialnej, całej społeczności, Rady na Sołtysa za ogromne zaangażowanie. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za bardzo obszerną i szczegółową informację. I ogłaszam 50 rzeków. Zrobienia pomocy finansowej dla powiatu łódzkiego. Uchwała nr 46 Rady Gminy Lipiec z dnia 3 marca 2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu łódzkiego. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Lipie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Lipie udziela pomocy finansowej powiatowi połódzkiemu w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i opieki osób nietrzeźwych z terenu gminy Lipie w izbie wytrzeźwień. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2022 rok. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem łobuckim a gminą Lipie. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Lipie. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Krzysztof Zbigniew za. Kory Maria. Tak. Kina Andrzej. Tak. Kina Zbigniew. Tak. Klimaszewski Mirosław. Tak. Kot Izabela. Tak. Kotala Ryszard. Kuc Ewa, Majszak Jacek, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak od 13 za. Proszę o następną uchwałę. Uchwała nr 46 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu łobuckiego. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Lipie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Lipie udziela pomocy finansowej powiatowi łobuckiemu w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności środowiskowego domu samopomocy w Krzepicach. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2022 rok. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy powiatem łobuckim a gminą Lipie. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mam pytanie. Czy w gminie też taką sumę wypłacają, czy nie, czy wcale? Z tego, może ja, z tego co ja wiem, to wszystkie gminy płacą. W jakich kwotach, nie wiem. Od nas jest 5 000, dlatego że jest jedna osoba. Ale te pieniądze są zarezerwowane w budżecie. Teraz jest tylko uchwała intencyjna, żebyśmy mogli porozumieć. Bo to już Państwo zdecydowali, że te pieniądze są przekazywane. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Krzysztof Zbigniew za. Borys Maria. Kilan Andrzej. Kilan Zbigniew. Zimaszewski Mirosław. Kąt Izabela. Kotala Ryszard. Kuc Ewa. Majsza Jacek. Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 za. Proszę o następną uchwałę. Uchwała nr 292 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Lipie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przekazać w 2022 roku na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Krzepicach. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2022 rok. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, przeznaczenie oraz zasady rozliczenia dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Lipie a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Krzysztof Zbigniew za. Kory Maria. Kina Andrzej. Kina Zbigniew. Tymaszewski Mirosław. Kąt Izabela. Kotala Ryszard. Kuc Ewa, Majszak Jacek,
Pogórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na przykład obecnie przy nas ustawa. Co następna uchwała? Uchwała nr 253 Rady Gminy Lipiec z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Bardzo proszę pana skarbnika o przedstawienie. Uchwała jest trochę zagmatwana, ale po kolei. W dochodach dokonujemy następujących zmian. Zmniejszamy dochody z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 1 287 250 na zadanie rozwój sieci wodociągowej w gminie Lipie. Dlatego, że będzie, mamy to wprowadzone do budżetu jako zadanie jednoroczne, będzie to jako zadanie dwuletnie, dlatego część kosztów, czyli nasz wkład i połowa tej dotacji zostaje na rok 2022, a te 1 287 250 będzie wykazane jako dotacja po dochodach i po wydatkach, ten sam koszt w roku 2023 i to zadanie zostanie przesunięte do WPF-u, dlatego że wieloletnie zadania wykazuje się w WPF-ie. To samo robimy z zadaniem dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lipie, czyli 600 300 zł. Połowa tych środków, które otrzymujemy z Polskiego Ładu, przesuwamy na rok 2023. Reszta zostaje na 2022. Zadanie staje się zadaniem dwuletnim i będziemy je wykazywać w WPF-ie. Następnie zwiększamy o 240 tysięcy dochody z tytułu wpływów z rozliczeń zwrotów za ubiegłym. To są zwroty z podatku VAT, które z inwestycji, które realizowaliśmy do końca 2021 roku, a ten VAT wpłynie dopiero teraz w 2022. Jeżeli VAT wpływa w danym roku, dokonujemy zmniejszenia wydatku. Jeżeli przechodzi na rok następny, to już wpływają jako dochody, jako zwroty z lat ubiegłych i te 240 tysięcy będziemy przekazywać na zadania 750,094 paragraf. I te 240 tysięcy będziemy jako część przekazywać właśnie na zwiększenie zadania budowy sieci kanalizacyjnej w Rybnikach Szaleckich. Następnie różne rozliczenia to jest subwencja oświatowa. Zmniejszamy o 41 350 zł, dlatego że przyszły wytyczne, że ostateczna subwencja jest zmniejszona co do planu, który był planowany na 2022 rok o 41 350 zł. I zwiększamy też subwencję oświatową o kwotę 18 074 z tego względu, że wczoraj przyszła do nas też decyzja, że zostaje zwiększona o tą kwotę subwencja na, już Państwu czytam, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I w dochodach, jeszcze w dochodach zmniejszamy dochody w kwocie 160 tysięcy zł. To jest na zadanie modernizacja ośrodka kultury, sportu i rekreacji w Troninach, bo tak jak było mówione na ostatniej komisji, te pieniądze, ten wkład własny, który był w wysokości 120 tysięcy oprócz tej dotacji, będziemy przesuwać też na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rębielce Szaleckiej Szyszków. I w dochodach to będą wszystkie zmiany. I teraz zgodnie z tym, jakie zmiany dokonaliśmy w dochodach, tak samo w wydatkach. Zmniejszamy kwotę 1 287 250 na wydatkach przesuwamy na rok 2023 na zadanie rozwoju sieci wodociągowej w gminie Lipie. Zwiększamy o kwotę 640 tysięcy na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rębielce Szaleckie Szyszków. Jednocześnie zmniejszamy na
zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stanisława Górników i Julianów. 160 tysięcy dokumentacja i 120 tysięcy dokumentacja w Kleśliskach. Z tego względu, że to też mieliśmy zabezpieczone w WPF-ie na ten rok, a zrealizowane będą w roku 2023. Więc te środki będą, bo to całe z naszego wkładu, z naszego budżetu. Więc te 280 tysięcy jest też dołożone do zadania budowa kanalizacji sanitarnej Rybnice Szlacheckie Szyszków, żeby nam ta składanka na 640 tysięcy dodatkowo wkładu własnego wyszła. A te zadania będą zabezpieczone w 2023 roku i WPF-ie będą wykazane w 2023 roku, bo wtedy mamy konkurs. Następnie zmniejszamy 7 tysięcy w administracji w Urzędzie Gminy na wydatkach statutowych i te 7 tysięcy przekazujemy na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Pobudzku na zakup samochodu osobowego służbowego, tak jak przed chwilą była ta intencyjna uchwała powiatu. W oświacie, tak jak przyszły zmniejszenie i zwiększenie subwencji oświatowej, tak wynagrodzenia. Zmniejszamy kwotę 41,350 i zwiększamy 18,074. Będziemy
uchwały. Brzyszkowski Zbigniew za. Borys Maria. Kinan Andrzej. Kinan Zbigniew. Tymaszewski Mirosław. Kąt Izabela. Kotala Ryszard. Kuc Ewa. Majszak Jacek. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Widera Mariusz. Woźniak Piotr. Na 13 obecnie 13 za. Proszę następnie. Uchwała nr 295 Rady Gminy Lipiec dnia 3 marca 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na rok 2023. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim Rada Gminy Lipiec uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na rok 2023. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Krzysztofski gminie za. Borys Maria. Kinan Andrzej. Kinan Andrzej. Przeciw. Iwaszewski Mirosław. Kąt Izabela. Za. Kotala Ryszard. Przeciw. Kuc Ewa. Majszak Jacek. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztofa, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Za. 10 za, 6 przeciw. Na 13 obecnie. Dziękuję bardzo. Proszę o następne. Uchwała nr 296 Rady Gminy Lipiec z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lipiec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkole lub ćwiczeniu. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochotniczych strażach pożarnych Rada Gminy Lipiec uchwala co następuje. Paragraf 3. Pierwszy. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Lipiec, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości. Punkt pierwszy. Za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej 25 zł. Punkt drugi. Za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu 1 zł. Paragraf drugi. Stawki określone w paragrafie pierwszym. Punkt pierwszy i drugi mają zastosowanie do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, które odbyły się począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 41 Rady Gminy Lipiec z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Lipiec. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Borys Maria. Kinan Andrzej. Kinan Zbigniew. Tymoszewski Mirosław. Kąt Izabela. Kotala Ryszard. Kuc Ewa. Majszak Jacek. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Witera Mariusz. Koźniak Piotr. Na 13 obecnych 13 za. Uchwała nr 297. Może przypomnieć, bo proszę Radę o godzinę. Ja w imieniu własnym, jak i wszystkich druhów i druhów ochotników straży pożarnej chciałem serdecznie podziękować Radzie za to docenienie tego poświęcenia i tego zaangażowania. Pragnę dodać, że wszystkie te pieniążki zawsze z tego ekwiwalentu wpływają na potrzeby jednostki. Nikt tych pieniążków nie bierze dla siebie, tylko są robione drobne zakupy na najbardziej potrzebne rzeczy drobne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Uchwała nr 297 Rady Gminy Lipiec z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiec na rok 2022. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy, ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy Lipiec uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiec na rok 2022, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Krzysztof Zbigniew za. Borys Maria. Kinan Andrzej. Kinan Zbigniew. Tymaszewski Mirosław. Kotala, Kąt Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszak Jacek,
Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 obecność 13 za. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 298 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Lipie ze środków budżetu gminy Lipie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Prawo ochrony środowiska Rada Gminy Lipie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Gminy Lipie nr 15 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Lipie ze środków budżetu gminy Lipie zmienionej uchwałą Rady Gminy Lipie nr 25 z dnia 19 listopada 2020 roku zmienia się ustęp pierwszy. Zdanie pierwsze paragrafu 4 ustęp 7, które otrzymuje brzmienie o treści. Nabór wniosku realizowany jest w formie ciągłej od stycznia do końca czerwca każdego roku. Ustęp 2, paragraf 6, ustęp 1, który otrzymuje brzmienie o treści. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wysokości do 50% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto określonych w paragrafie 6, ustęp 3 regulaminu, lecz nie więcej niż 6 tysięcy brutto dla jednego budynku. Paragraf 2. Do wniosków o dofinansowanie złożonych i nierozliczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy w nowym brzmieniu określonym w paragrafie 1 ustęp 2 niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. To jest za przyjęcie uchwały. Wnioski drugie jest za Chory Maria, Kilan Andrzej, Kilan Zbigniew, Klimaszewski Mirosław, Kąt Izabela, Podwala Ryszard, Kuc Ewa, Majszek Jacek, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 obecność 13. Zaproszę następną uchwałę. Uchwała nr 299 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych Rada Gminy Lipie uchwala co następuje. Paragraf 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. To jest za przyjęciem tej uchwały. Krzysztof Zbigniew za. Chory Maria, Kinan Andrzej, Kinan Zbigniew, Klimaszewski Mirosław, Kąt Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszak Jacek, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 obecność 13. Zaproszę na uchwałę. Uchwała nr 3. Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych Rada Gminy Lipie uchwala co następuje. Paragraf 1. Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych określonych w artykule 6 ustawy 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Krzysztof Zbigniew za. Chory Maria, Kinan Andrzej, Kinan Zbigniew, Klimaszewski Mirosław, Kąt Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszak Jacek, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 obecnych 13 za. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 301 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w Lipiu, ulica Stawowa 1. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Lipie uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ulicy Stawowej 1 w Lipiu wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem wynoszącym
1167 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 229 o powierzchni 05588 hektara w Obrębnie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, 10 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pomucku prowadzi księgę wieczystą numer CZ2C łamane przez 000442333 łamane przez 1 w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się gruntowi gminy Lipie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za przyjęcie tej uchwały. Szczęść jest gminie za. Borys Maria, Ilan Andrzej, Ilan Zbigniew, Tymaszewski Mirosław, Kąc Izabela, Gotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszczak Jacek, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Koźniak Piotr. Na 13 obecnie, 13 zaproszone. Uchwała nr 302 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych położonych w Lipie, ulica Stawowa 1. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wysokość stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz dotychczasowych najemców lokali w budynku położonym w Lipiu przy ulicy Stawowej 1 w wysokości 60% ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Paragraf drugi. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w paragrafie pierwszym, jest punkt pierwszy. Niezaleganie przez najemcę z opłatami związanymi z najmem lokalu. Punkt drugi. Zapłata przez najemcę należnej ceny za nabyty lokal najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Paragraf punkt trzeci. Przystąpienie do spisania umowy notarialnej w terminie do 31 grudnia 2023 roku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za przyjęcie tej uchwały. Krzysztof Zbigniew za. Borys Maria. Kinan Andrzej. Kinan Zbigniew. Tymaszewski Mirosław. Kąc Izabela. Kotala Ryszard. Kuc Ewa, Majszak Jacek, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 obecnych 13 za. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 303 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Lipiu, ulica Częstochowska. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 183 łamane przez 1 położonej w obrębie ewidencyjnym Lipie stanowiącej własność gminy Lipie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, 10 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Chłopucku prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C łamane przez 000 1844 łamane przez 9. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za przyjęcie tej uchwały. Krzysztof Zbigniew za. Borys Maria. Ilan Andrzej. Ilan Zbigniew. Tymaszewski Mirosław. Kąc Izabela. Kotala Ryszard. Kuc Ewa. Majszczak Jacek. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Widera Mariusz. Woźniak Piotr. Na 13 obecnie 13 za. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 304 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Lipiu, ulica Czereśniowa. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 185/26 i 185/27 położonej w obrębie ewidencyjnej Lipie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, 10 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C łamane przez 000 49456 łamane przez 5 na rzecz użytkowania wieczystego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za przyjęcie tej uchwały. Krzysztof Zbigniew za. Borys Maria. Kilan Andrzej. Kilan Zbigniew. Tymaszewski Mirosław. Kąc Izabela. Kotala Ryszard. Kuc Ewa. Majszczak Jacek. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Widera Mariusz. Woźniak Piotr.
Na 13 obecnych 13 za. Proszę następnie, panie. Uchwała nr 305 Rady Gminy Lipiec z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w Łażeniekach, ulica Częstochowska. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Lipiec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 333/56 położonej w obrębie ewidencyjnym Parzyniewy, stanowiącej własność gminy Lipiec, na której sąd rejonowy w Częstochowie 10 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00022778/3. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 333/58 położonej w obrębie ewidencyjnym Parzyniewy, stanowiącej własność gminy Lipiec, dla której sąd rejonowy w Częstochowie 10 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00018625/5. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew Zaj. Bory Maria. Ilan Andrzej. Tak. Ilan Zbigniew. Tak. Imaszewski Jarosław. Tak. Kąt Izabela. Tak. Botala Ryszard. Tak. Kuc Ewa. Tak. Majszak Jacek. Podgórczka Alicja. Tak. Szczepania Krzysztof. Idera Mariusz. Woźniak Piotr. Tak. 13 obecnych, 13 za. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 306 Rady Gminy Lipiec z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Dankowie z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania i powiększenie nieruchomości przyległej. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Lipiec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1914/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Danków, stanowiącej własność gminy Lipiec, dla której sąd rejonowy w Częstochowie 10 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00025056/7. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Bory Maria. Tak. Ilan Andrzej. Tak. Ilan Zbigniew. Tak. Tymaszewski Mirosław. Tak. Kąt Izabela. Tak. Botala Ryszard. Tak. Kuc Ewa. Tak. Majszak Jacek. Podgórska Alicja. Tak. Szczepania Krzysztof. Tak. Widera Mariusz. Woźniak Piotr. Tak. Na 13 obecnych 13. Zapraszam na następną uchwałę. Uchwała nr 307 Rady Gminy Lipiec z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Szyszkowie z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania i powiększenie nieruchomości przyległej. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Lipiec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 201/2 położonej w obrębie ewidencyjnej Szyszków, stanowiącej własność gminy Lipiec, dla której sąd rejonowy w Częstochowie 10 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00024466/9. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew Zak. Bory Maria. Ilan Andrzej. Ilan Zbigniew. Tymaszewski Mirosław. Kąt Izabela. Botala Ryszard. Kuc Ewa. Majszak Jacek. Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Lidera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 obecnych 13 za. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 308 Rady Gminy Lipiec z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Szyszkowie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Lipiec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 201/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Szyszków, stanowiącej własność gminy Lipiec, dla której sąd rejonowy w Częstochowie 10 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00024466/9 na działkę 209/1 położoną w obrębie ewidencyjnym Szyszków, dla której sąd rejonowy w Częstochowie 10 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą nr CZ
Państwa wpłatę celowane przez 00426635 łamane przez 5. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęcie tej uchwały? Ścikowski Zbigniew, za. Bory Maria, Ilan Andrzej, Ilan Zbigniew, Tymaszewski Jarosław, Kąs Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszek Jacek, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 obecnych, 13 za. Proszę o następną uchwałę. Uchwała nr 309 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Lipie uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 42 łamane przez 277 przez 2021 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Uchwała, proszę bardzo, pani minister. Szanowni Państwo, paragraf 2 jest błąd. Traci moc uchwała numer Rady Gminy z 22 grudnia na rok 2022, a nie 2021. Błąd pisarski. Tą poprawkę. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Ścikowski Zbigniew, za. Borys Maria, Ilan Andrzej, Ilan Zbigniew, Tymaszewski Mirosław, Kąs Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszak Jacek, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 obecnych, 13 za. Dziękuję bardzo. Proszę o następną uchwałę. Uchwała nr 310 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy Lipie uchwala co następuje. Paragraf 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipie stanowiącym załącznik do uchwały nr 34/211/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu dokonuje się następujących zmian. Ustęp 1. W rozdziale 1 postanowienia ogólne, paragraf 1, po punkcie 28 dodaje się punkt 29 w brzmieniu. Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Ścikowski Zbigniew, za. Koren Maria, tak. Ilan Andrzej, tak. Ilan Zbigniew, tak. Tymaszewski Jarosław, tak. Kąt Izabela, tak. Kotala Ryszard, tak. Kuc Ewa, Majszak Jacek, tak. Podgórska Alicja, tak. Szczepania Krzysztof, tak. Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 13 obecnych, 13 za. Dziękuję bardzo panie przewodniczący komisji uchwalającej. I przystępujemy do punktu 36. Deklaracji zapytania rady i nie wpłynęło na piśmie. W 37 mamy wnioski, uwagi rady i sądów. Bardzo proszę, takie tak powiem. Ja bym chciał zgłosić w parku, chyba że miałem, bo tam trzy drzewa po prostu się przewróciły na lewo. Jeżeli jest to możliwe, to może to po prostu się na piśmie przekazać. Bardzo sobie. W naszym krótkim odcinku tej drużki w roku. Tu na nas u wszystkich chodników wszystko jest planowane, a ta nasza droga znowu jest odpychana i znowu odpychana w czasie. A ludzie teraz przy rozłożeniu nakazu dajcie wybrane, że no bardzo prosimy. Bardzo bym prosiła o położenie jakiejś naprawki asfaltowej. Nieodkładanie tej naszej krótkiej drużki w czasie. Bo ludzie się zaczynają na to bardzo prosto denerwować.
tam przybyły. Ciągle. Pani Bogini. A to ja tam muszę jeszcze. Pani, proszę pana. Ja mam tutaj taką sprawę dość kontrowersyjną. Otóż mieszkańcy naszej miejscowości też pisali na internecie, na Facebooku, żeby w naszych miechach założyć tak zwany paczkomat, ponieważ jest on na pewno bardzo potrzebny. No i z tego co się myślimy, na tym sprawa na razie ucichła. Jak się okazało, na jednym z zebrań spytałam, jak wygląda sprawa, zostałam skierowana do rozmowy z pewną osobą. I ta osoba mi wytłumaczyła, że ten problem już jest dawno zaklepany. Że niby te paczkomaty miały być przy strażnicach. I tak się zadziało w Lindowie, tak się zadziało, gdzie to jeszcze? W Szyszkowie. Natomiast w Parzyniechach było jakieś uzasadnienie, że przy naszej remizie nie ma na to miejsca. Słuchajcie, tam jest tyle miejsca, że tam nawet trzy można by ustawić. Nie wiem, czy to jest do końca prawdą, bo nie analizowałam, ale przy paczkomacie też chyba ma być monitor. Ja też nie. Proszę. Pozostali są. Dobrze, ale nie wiem, czy to jest do końca prawdą, że już jest wszystko przyznane, że nawet umowy już w Warszawie podpisane i w Parzyniechach nie ma to miejsca przy remizie. Słuchajcie, jest nam przykro, jako straży, fakt, że jest to teren gminny, no więc słuchajcie, czemu, czy straż, czy gmina nie mogłaby skorzystać z tych paru groszy, które będą opłacane, prawda? To ludzie wspierają przy jak chodzą z kalendarzami, po tej kusie i tak dalej, zaangażowanie jest duże, no a gmina też, no, też nigdy nie ma na wszystko pieniążków, więc skądś by to mogło napływać, tu trochę i pieniążki się zbiorą. No ale niestety nie wiem, kto o tym zdecydował, dlaczego w Parzyniechach pod remizą nie ma tego paczku, nie będzie tego paczku. Proszę mi odpowiedzieć. Kto w tym brał udział i kto się jest zorientowany? Czyli trzeba złożyć wniosek? Na osoba, która chce wynająć teren, bo... To może ja pani i do pani wytłumaczę Krzysztof. Tak? Rok temu moja córka złożyła, kiedy już stało. Ja nawet o tym nie wiedziałem, że ona złożyła. Takie zapotrzebowanie na te firmy, tych paczkomatów, nawet nie wiem, gdzie ona jest, nie wiem, gdzie się w Warszawie. Wysłała takie pismo, że jest miejsce i może zaoferować miejsce i zgłosiła taką akceptację, żeby chęci, że jeżeli uznają, że tam może być to tak trudno być. I teraz się ktoś zgłosił, to znaczy do mnie, bo ja jestem właścicielem, i zadzwonił do mnie jakiś pan z Kubucka, przedstawiciel, przyjechał i pytał się, czy jest taka możliwość, żeby tutaj założyć. Monitoringu i tak dalej, jak było zgłoszone i to nie pomiędzy nimi, ale mówi, byłem przed rewizją w Parzyniechach, on mi tak tłumaczy, no i mówi tam, jest tak, jest tam pomnik, jest tam wyjazd ze straży bezpośrednio, jest tam, parkuje tam szkoła, no po prostu jest tam parking i tam są imprezy i tak dalej i mówi tam, raczej Warszawa na to nie wyraziła zgodę, on na to nie wyraził, prawdopodobnie nie wyraził zgodę i z tego tytułu tyle wiem, nic więcej nie wiedziałem, ja się dowiedziałem, jak się on dobrze. Tyle. Po prostu nic, nawet córka nie wiedziała. No dlatego proszę wyjaśnienie. No ja tłumaczę co ja wiedziałem i co jak on musiał, ale proszę dowiedziałem. Dla nas to było dziwne, że niby miały to być przy strażnicach i Lindów ma, Szyszków ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ale Lindów ma, bo ja jestem też tym mocno poruszony i moi drodzy, opowiadanie o tym, że w Parzyniechach
przed remizą nie ma miejsca, bo jest parking, to jest wiarygodną bzdurą. Podkreślam to jeszcze raz, bzdurą. Może Państwa, ktoś był w Działoszynie, bodajże na ulicy Chrobrego, jest parking, paczkomat przy samym parkomacie. Może tam jest 1,5 metra miejsca, może nie. I zdążą dojechać z paczkami, je przywieźć i mają miejsce, żeby podjechać i je odebrać. I opowiadanie o tym, że pod remizą nie ma miejsca, to jest bzdura. To jest totalna bzdura. Na zebraniu, na posiedzeniu gminnego zarządu był obecny pan starosta, prezes straży dróg Henryk Kiepura. I on mówił, że to ma być przy jednostkach straży. Było pismo dawane, gdzie są warunki, że to jest umowa na 5 lat, 60 zł bodajże płacone za 1 metr kwadratowy, z czego potrzebne jest około 6,5 metra, jak dobrze pamiętam, i ekwiwalent za prąd 80 zł. Jest nam niezmiernie przykro, że w innych jednostkach to może być, w naszej jednostce to nie ma. Możemy się tylko domyślać, dlaczego mamy takiego pecha po prostu. Bo my ze straży wchodzimy z kalendarzami, chodzimy po tym kursie po to, żeby w jakiś sposób zasilić ten budżet. Mamy wydatków też dużo, bo chcieliśmy i kuchnię wyremontować, i drugą łazienkę zrobić. Potrzeb dla strażnicy również mamy dużo, dla jednostki do uzupełnienia do sprzętu, bo jest w tym całym systemie. Także chcieliśmy też tymi drobnymi kwotami jakoś płacać te dziury. Panie Hanio, my chyba napiszemy jeszcze, jeżeli to nie jest zatwierdzone, może przyznają nam pod tą remizą. Pamiętacie, że pierwsza wersja była taka, że ma być Lidlów, Rębielice i Parzynieli. Tak była pierwsza wersja, prawda? Ale to jest poza naszą opinią, my nie mamy wpływu na to wszystko. Ja tutaj się w to nie włączę w żaden sposób, bo to nie są moje i nasze kompetencje. Ja chciałam tylko dodać do urzędu na rozprawę, o wynajęcie terenów paszkomatów, przy rynku bibliotek i przy rynku przy szkole. Wszystkie te wnioski podaliśmy do wypadnie pomocy komunalnych do dzierżawy. No i po obniżce tego związania z tymi wypowiedzami będziemy zebrać tej umowy dzierżawy. Ale tam za wpływie, mamy wnioski dotyczące ale panie Wójcie, z racji tego, że jest pani prezesem gminnego zarządu z Ochotniczej Straży Pożarnej Szkolnictwa Polskiej, może z takiej racji mogła pani wystosować pismo, że jednak były te uzgodnienia, żeby to było pod strażnicami, a no, w tym momencie u nas się to nie zadziało. Ja w sobotę na zebraniu mówię, że dźwięk, do kogo się pan zgłosił, ja i tak, no i byśmy się bardziej zaskoczyli. Ja najbardziej mogę zaskoczyć. Czy pismo wystosować pani mówi? Bardzo bym prosił. Stosujemy i na pewno wam to pismo przekażę. I proszę o wsparcie na gminie i zastrzeżenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Ja jeszcze może. Pani proszę. Chciałam zaznaczyć, że mam taką wstępną informację. Ona nie jest jeszcze informacją potwierdzoną na 100%, ale gmina Lipie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostała dofinansowanie do Izby Pamięci Parzyniewek. Ale jakie to jest dofinansowanie, ja nie mam pisma, tylko tutaj mam taką wstępną informację. Także też się chciałam podzielić, jeżeli faktycznie dostaliśmy to dofinansowanie, to ministrowi kultury, wiceministrowi będziemy bardzo dziękować. Także dziękuję bardzo. Czy jeszcze coś? Ja sobie nie wiem, do 8 marca, także wszystkim panu chciałem złożyć serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet, do zdrowia, szczęścia, zadowolenia.